jesteśmy nie tylko na pokazie filmu Pociąg, ale to jest pokaz w ramach przeglądu filmów Jerzego Kawalerowicza z okazji stulecia urodzin Jerzego Kawalerowicza. I ten pokaz, a także przegląd organizowany jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Dlatego będziemy trochę o filmie, a trochę o pracy Jerzego Kawalerowicza. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że wyszło na jaw, że prezesi muszą nosić koszulki w paski, bo inaczej to nieważne jest. Tak, no dobrze. Chciałem coś powiedzieć, ale się powstrzymam. Tak. To ja w takim razie przypomnę, że Jerzy Kawalerowicz był pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a film Pociąg, o którym dzisiaj będziemy mówili, a potem będziemy oglądali, powstał w 1959 roku. I to był jeden z pierwszych filmów Kawalerowicza, jeden z pierwszych. I to był zarazem film, który, no, mogę tak odważyć się powiedzieć, połączył Janusza Majewskiego z Jerzym Kawalerowiczem. No, do pewnego stopnia. Opowiem, jak to było, bo to jest śmieszne. Ja już wówczas pracowałem w wytwórni na Łąkowej w Łodzi. Pracowałem jako scenograf, jako architekt, który, bo ja skończyłem architekturę i przyjechałem na studia do Łodzi. I profesor Antoni Bogdziewicz zatrudnił mnie jako scenografa i 3 filmy z nim robiłem. W związku z tym bywałem na Łąkowej, bo gdyby nie to, to jako student to bym tam rzadko bywał, a tak to byłem często. I pewnego dnia siedzę w bufecie, idzie jakaś pani, która wydawała mi się wtedy starszą panią, no bo ja miałem 20 parę lat, a ona była pewnie miała 40 parę lat. No, i nagle rzuca się na mnie i zaczyna coś mówić po francusku. Ja nie znam tego języka, nie znałem i nie znam. I ona coś chce ode mnie i w końcu szarpie mnie. I po prostu ciągnie mnie, jak ktoś mówi, za frak i zaciąga mnie do biura produkcji filmu Pociąg Jerzego Kawalerowicza. Wchodzi tam jak burza, ciągnął z mnie i wpada do biura, przez sekretariat do biura, gdzie siedzi Kawalerowicz i zaczyna coś strasznie krzyczeć do niego, a on też nie zna francuskiego, więc była jakaś tłumaczka i zaczyna tłumaczyć. Wtedy wychodzi na jaw, że to jest pani Michelle Zachorska, która była projektantką kostiumów. I mówi do Kawalerowicza, ten będzie grał tego chłopca na stacji. Ona mnie obsadziła, a on widziałem, że chciał mieć spokój święty. Bo dobra. Nie, to, oui, oui, powiedział. I tak, oui, oui. I, no i potem zapoznałem się z rolą, to znaczy powiedzieli, przychodzi pan z dziewczyną na stacji fabryczna, wsiadacie do pociągu, nie ma was przez cały film, zamykacie się w przedziale tego sleepingu i wszyscy już, wszystko się dzieje przez cały film i na samym końcu, kiedy wszyscy już wysiedli, to wy się budzicie dopiero. Czyli w domyśle spędziliśmy upojną noc. Ale tak naprawdę to myśmy byli tylko na fabrycznej, a potem dopiero nas wciągnęli na hel. Wcale nie jechaliśmy tym pociągiem, przecież to jest jasne. Wszystko było fajnie. Dziewczyna była bardzo naprawdę ładna. Zresztą zobaczycie za chwilę to. I oni ją znaleźli w wtedy bardzo modnym teatrzyku Bim Bom na Wybrzeżu. Ona tam była no, aktorką, ale amatorką, w ogóle z zawodu architekt. Czy wtedy jeszcze studiowała. Czyli coś was łączyło. No coś nas, tak, gdybyśmy jechali, to moglibyśmy rozmawiać o architekturze na przykład. Na przykład o architekturze ciała, powiedzmy. Ale wtedyśmy sobie nie bardzo długo porozmawiali, no trochę w tej Łodzi, jak się poznaliśmy. No i teraz upływa kilkadziesiąt lat,
Świętej Pamięci Wojtek Przoniach urządza wesele. Na Wigrach jest taki klasztor, w którym był też Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Już nie. No. I nagle widzę jakąś piękną damę, świetnie ubraną. Widzę, że to nie może być Polka. Po garderobie, sposobie bycia, tak naprawdę świetna, no ale już w swoim wieku. Ona patrzy na mnie i mówi, ty mnie nie poznajesz. Ja mówię, nie, ale co gorsze, jesteśmy na ty. A ona mówi, zaraz ci wszystko wyjaśnię. Okazuje się, że to jest ona. Przyjaźniła się z Wojtkiem i z Basią w Paryżu. I oni ją zaprosili na ślub, na wesele. No w ten sposób pod koniec życia Wojtka, nie, bo Wojtek jeszcze pożył trochę, ale już potem nigdy jej nie spotkałem. Ona jeszcze żyje podobno, no ponieważ Boże, była niewiele młodsza ode mnie. Ty nie nadawaj takiego tonu. No nie, ale zaraz. Ludzie, ona była bardzo niewiele młodsza ode mnie, myślę, rok, dwa. A ja mam 92 lat. No to co, to ona, myślę, że no może jest dalej taką damą. Na pewno. No i to jest ta historia. I no i wbrew pozorom to była opowieść o kawalerowiczu. Tak, świetna opowieść o kawalerowiczu. ale słuchajcie, zaraz. Bo nie byłbym jednak wtedy już studentem reżyserii, gdybym tak obojętnie tam wszedł i nic nie widział. Trochę to trwało, tam są jeszcze, bo najpierw idziemy przez peron, potem wchodzimy do środka i to jeszcze tam jest, zobaczą Państwo, jak to wygląda na ekranie, więc trochę podpatrywałem, jak oni to robili. Słuchajcie, to były czasy, w którym trzeba było zbudować specjalny wózek, żeby się mieścił w korytarzu wagonu. Wagon nie był przerabiany, nie było tam jakieś odstawiane ścianki. Przy tamtej kamerze, no oni to robili jakimś refleksem najwyżej, może jakimś, no w każdym razie najmniejsza jaka była możliwa. Wszystko było oczywiście zrobione na posynchrony. I tu mam jeszcze wielki żal do nich, dlatego że jak robili posynchrony, to mnie nie było w Łodzi. No to, nie, to podłożył jakiś aktor tak piskliwym głosem, że potem nigdy go nie chciałem obsadzić za to. W żadnym filmie. Tak. Wymierzyłem mu karę, ale on nie miał, oczywiście nie była jego wina. Natomiast. Nie no, była jego wina, bo jak był aktorem zawodowym, to powinien mieć impostację głosu w szkole teatralnej i nie powinien mieć piskliwego głosu. Ale właśnie tu wchodzi kawalerowicz, może mu kazał piszczeć. Właśnie. On chciał się zemścić na Januszu. Nie, on, ja mam taką teorię, że on chciał na wszelki wypadek zaznaczyć, że może to, nie, ten facet może był eunuchem. Że to celowo złośliwie zrobił. Tak, to było alibi w razie czego. Nie, oni grzecznie się zachowali, bo to przecież nie był tak. Ale bo wtedy w sleepingach nie wolno było mieszanych tych par. No właśnie, nie wiem, jak oni to przewozić, no, tylko przecież, męski sleeping. No przecież o tym jest film. No, ale o tym jest film przecież. No. Przecież Winnicka też nie była jednej płci z no nie była, właśnie od tego się zaczyna wszystko. Nie, słuchajcie, no, panie Jacku, tak, jak... ja powiem tylko, ja ten film obejrzałem jako bardzo, bardzo młody człowiek. Ile tam miałem lat? 11 albo coś w tym rodzaju. I zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, olbrzymie. Czy to jakiś pierwszy zagraniczny film w Polsce wyprodukowany. To prawda. Tak, i o ile on wyprzedził tą nową falę francuską. No, tak, 59 rok. Tak, fantastyczny film, naprawdę.
Ten film ma jeszcze pewną tajemnicę w sobie, która powoduje, że on jest właściwie ponadczasowy, nie tylko ze względu na treść, nie tylko ze względu na reżyserię, nie tylko ze względu na aktorstwo, ale także ze względu na muzykę, która, no wtedy był jazz, obowiązywał jazz w filmach, ale ta słynna wokaliza Wandy Warskiej, no powiedziałbym, przeniosła pociąg do naszych czasów, bo ona jest ciągle grana. Znaczy ciągle jest przypominana i no kolejne właśnie, pokolenia się zakochują. A pierwowzór, czyli takie nagranie Dakoty Staton, prawda, gdzieś już zginęło w otchłaniach historii, w odmętach, a Wanda Warska, proszę, 13. Ale wiecie, że wtedy mogli bezkarnie wziąć ten motyw obcy, przecież to jest kompozycja amerykańska. Bo nie było żadnych problemów z prawami autorskimi. No właśnie, bo nie były podpisane prawa, w ogóle myśmy nie należeli do świata wtedy. No notabene to opracował Andrzej Czerskowski, a grał Kurlewicz między innymi oczywiście i, no i Wanda śpiewała. No. Ja tak sobie lekko mówię o tych ludziach, imionach, ale to byli moi przyjaciele naprawdę, ja z nimi się wychowywałem. Także ja nie wiem, ja nie jestem taki zupełnie pewien tego, czy ja naprawdę żyję, bo to jest może mój sen, ale to coś nienormalnego, że oni nie żyją. Tym bardziej, że pan był sąsiadem Kawalerowicza przecież. No właśnie byłem. Znaczy mieszkaliście w jednym domu, mówiąc krótko. Wybudowaliśmy ten dom razem. Lucyna załatwiła nam w tym Lucyna Winnicka. Lucyna Winnicka, żona Kawalerowicza, załatwiła nam działkę, bo poszła po prostu na tak zwaną małpę, bo jak weszła do urzędu dzielnicowego Żoliborz, no to tam mało nie umarli i natychmiast dostaliśmy działkę. No i na tej działce musieliśmy postawić dom, który musiał być bardzo wysoki, żeby pomieścić nas, bo była działka bardzo mała. I jak się dowiedziałem potem, ten dom słynął wśród architektów warszawskich jako rekordzista pod względem ilości schodów w domu jednorodzinnym, znaczy bliźniaku tak zwanym. To ile było pięter? Z 5, nie? Ja byłem Moja żona miała atelier w podziemiu, to znaczy w suterynie, ale z okna były. Tak. Potem był poziom wejścia, to drugi poziom. Trzeci to był taki living. Czwarty to była jadalnia i kuchnia. Piąty to były sypialnie. I szósty to był styl, gdzie ja miałem pracownię. To była winda, rozumiem. I tak miałeś szczęście, bo ja przez ścianę na Żoliborzu z Bożyną Dykiel mieszkałem. Tak? No. Ale dzięki temu bardzo precyzyjnemu objaśnieniu, co było na którym piętrze, wiemy, jak mieszkał Kawalerowicz. Bo rozumiem, że on miał tak samo. No tak samo, tylko że oni na przykład nie musieli mieć jakiegoś atelier, bo Lucyna się nie zajmowała żadnym zawodem poza byciem aktorką. No potem szkołę życia prowadziła, więc No. Jeżeli byśmy mieli dużo czasu, to bym na przykład opowiedział, jak ona kiedyś wróciła z zagranicy i tak wierzyła w to, że jakiś magik wyjął jej coś przez skórę, jakieś flaczki. Opowiadała to wszystkim naokoło, bo czuła się uzdrowiona. No ale z Jerzym jeszcze jako prezesem musiałem jeździć jako sekretarz jego, znaczy stowarzyszenia. Wtedy odbywaliśmy podróże do bratnich republik, czyli tylko wyłącznie Czechy, NRD i tak dalej. No i żeby jakoś ocieplić ten wizerunek prezesa pierwszego i najważniejszego właściwie, bo on postawił to stowarzyszenie, w ogóle wymyślił to w pewnym sensie. Byliśmy na Słowacji, jakaś wizyta taka oficjalna i Słowacy nas bardzo serdecznie witali. Była jakaś kolacja i było białe, młode wino.
Oni nas ostrzegali, żeby uważać na to, bo jak lemoniada, to w ogóle nie wierzyli. No i skończyliśmy tą kolację, dalej absolutnie trzeźwi, rozmawiamy i chcemy wstać, nie ma mowy. To szło wszystko w nogi. A na szczęście to było w tym hotelu, w którym mieszkaliśmy. Także nas jakaś służba hotelowa dostarczyła do pokoju. No to są takie wspomnienia, trochę może nie bardzo. Ja miałem takie pytanie jeszcze do obu panów, ale nie wiem, czy to już nie jest odpowiedź, bo pytanie brzmiało tak, czego się pan nauczył od Jerzego Kawalerowicza jako prezesa? Ja myślę, że ja się specjalnie nie starałem uczyć być prezesem, bo w ogóle mi to do głowy nie przychodziło. Ale tak mimochodem. Ale to jest inna sprawa. Natomiast ja uważam, że to jest największy fachura w dziejach naszej kinematografii i do dzisiaj tak uważam. O nim były takie anegdoty, że on przeczytał tylko te książki, z których zrobił filmy. I nie jest wykluczone, że to jest prawda. Ale on miał przy sobie Tadzia Konwickiego, który za niego czytał i powiedział mi, co on musi przeczytać i co on musi zrobić. Ale on miał przede wszystkim właśnie, pisał z nim scenariusze. No to on oczywiście. Musiał tam być jeden, co czytał książkę. No, oczywiście. Ale rzeczywiście on miał taki instynkt. On był po prostu urodzonym reżyserem. On miał wszystkie cechy, które powinien mieć reżyser. Pewność siebie. Taki, od razu widzę, jak się wchodzi, to wiadomo, że on rządzi. Taki wyraz, który jest bezwarunkowy. A podnosił głos? Nie, spokojnym człowiekiem. Nie denerwowało się. Tak. Miał taki śmieszny tik. Tak, proszę ciebie, rozumiesz? Tak jakby chciał wypluć ziarnko maku, który mu przeszkadza na języku. I całe życie to pluł. Jest taka anegdota, tylko nie wiem. To nie musiał krzyczeć. Tak. Nie wiem, czy to był. No nie, ale to był, wiesz, to był uroczy człowiek przede wszystkim. Uroczy, tak? Bon vivant, tak zwany, no, król życia. Fantastyczny, dobrze się czuł we wszystkim, co robi. Był bardzo życzliwy dla kolegów, nikomu nie zazdrościł. Tak. Bardzo lubił młodych reżyserów, Julkowi Machlulskiemu przecież utorował drogę do debiutu i się nim opiekował na początku. Wszystko, co najlepsze właściwie można o nim powiedzieć, był wybitnym prezesem stowarzyszenia, które to stowarzyszenie no, stworzył i utrzymał przez tyle lat, 3 kadencje był. Znakomicie łączył swoją zdolność do politykowania, bo niestety wszyscy prezesi po kolei musieli nauczyć się polityki, tak? No nie był to łatwy okres, bo trzeba było jednak bardzo mocno tańczyć i grać pomiędzy zrobieniem tego, co się chce, a tym, co się musi. No jasne, ponieważ był w partii, więc mu było łatwiej, ale był zawsze po stronie kolegów, po stronie stowarzyszenia, starał się jak mógł. Bronił środowiska jak mógł. Ze wszech miar najbardziej pozytywna postać. Najbardziej i ja się czuję bardzo szczęśliwy, że się z nim przyjaźniłem, że zdążyłem się zaprzyjaźnić z nim i obserwować go i w pracy. No i a czego mnie chciał nauczyć, on mnie nie nauczył, to picia whisky z mlekiem. No to. No właśnie dzisiaj mieli państwo okazję spróbować. Spróbować, bo to jego ktoś próbował dzisiaj? I jak? Dobrze? To może ręka do góry, komu smakowało? Byliśmy na festiwalu w Szanghaju. Pamiętam, zszedłem na dół na śniadanie, Jerzy siedzi i patrzę przed nim szklanka mleka. On mówi, weź mleko, bardzo zdrowe. No to ja wziąłem, musiałem go posłuchać, a on wyciąga butelkę whisky z zapazuchy i mi dolewa tam do tego. Ja mu zdecydowanie odmówiłem, ponieważ nie znoszę mleka. Whisky, proszę bardzo. Właśnie ja też. No ale nie był tak, nie nalegał. Natomiast, żeby troszkę ciepła i prawdy prywatnej, to muszę powiedzieć, że byliśmy przecież przez ścianę, więc wiecie,
to niestety był trochę pod pantoflem Lucynki. No, ale się wyzwolił. No. Uciekł. I wszystko dobrze, czy się dobrze kończy. Uciekł. Ale jak ona go terroryzowała? No, cała paleta zachowań, których nie, trudno teraz... Ale przez ścianę co przelegało. Ale ja wiem, co go wykończyło, bo mi powiedział. Bo ona przeszła na weganizm. Ja on chciał bewsztyk z polędwicy krwisty. No i ona mu nie dawała. Dawała mu kiełki, jakieś fasolki tego, więc to jakby przelało, kropla, która przelała. Tym niemniej zawsze słyszałem ten okrzyk, żaba, tak ją nazywał. Ją nazywał żaba? Czy ona jego żaba? Nie wiem. Ale to głos był żeński czy męski? Nie, no, on ją... Krzyczał do niej żaba. No, nazywał ją żabą, no. Może miał rację, nie wiem. Nie, może są miłośnicy żab, to i przepraszam ich za to, ale... A czy panowie się przyjaźniliście i żony panów też się przyjaźniły? No niestety tak. Dlaczego niestety? No bo stworzyły oczywiście front. No to, na szczęście miałem taką żonę, która nie mogę narzekać, ale no, w każdym razie się wspierały. Ale nie doszło aż do weganizmu. Nie. No, spędził ostatnie lata. Mam nadzieję, szczęśliwie. Nie wiem, czy jego druga żona jeszcze żyje, ale... Pani Małgorzata Dipon. Nie żyje, tak? No, to się uspokoiło, myślałem, że jest na sali. To panie Tomku. Będziemy musieli przypomnieć sobie, że film przed nami. Tak? Nie, co chciałem powiedzieć, że... To jest nasze ostatnie spotkanie z cyklu tych przeglądów filmów Jerzego Kawalerowicza i przed każdym spotkaniem były jakieś takie poważne pogadanki na temat sztuki filmowej filmu, a my tutaj zdaje się, że zaniżamy poziom trochę. Nie no, uczłowieczacie panowie Jerzego Kawalerowicza. Pan coś powie o filmie, no. Słuchajcie, proszę Państwa, ja przy okazji Wam powiem, bo jestem niewątpliwie najstarszy na sali, to jest mój przywilej. Musicie się przygotować na to, że od pewnego momentu zaczynacie widzieć wszystko jako jakąś komedię, która tylko może rozśmieszać, bo to zresztą jest jedyny sposób, żeby to przetrwać, ale chodzi o to, że no już nie mówienie o czymś poważnie, to ja nie wiem, czy ja bym sobie teraz poradził, gdybym poszedł na przykład jako świadek do sądu. Wyrzuciliby mnie na drzwi. Ale więc dlatego po prostu ostrzegam Państwa. Dochodzi do tego, może to tak, jest tak zwane zdziecinienie, prawda? Może być. Ale to po prostu chyba jest ochrona, natura to wytworzyła, żeby chronić człowieka. Pod no ale takie czasy są. No, dzisiaj dostałem takiego mema, że jakiś facet mówi, jest taka bieda, że poszedłem do parku i kaczki ze stawu zaczęły mi rzucać chleb. No. Nie prowokujcie mnie, żebym otworzył swój telefon, bo mam tam codziennie taki zestaw. No, to myślę, że jak będą Państwo cytowali tego mema, to bardzo proszę pamiętać, że usłyszeli Państwo tę historię podczas przeglądu filmów Jerzego Kawalerowicza i że prezes Jacek Bromski opowiedział, bo to będzie historyczny już element. A jeszcze warto... Założą Pegasusa, jak pan tak... No, tak. Kto miał już mieć założonego, to ma. Tak. Czy to jest podskórne, czy to jest tak domięśniowe?
Są różne teorie na ten temat. Ale słuchajcie Państwo, śmiejemy się, ale muszę powiedzieć, że Jurek Kabrowicz nie miał najbardziej rozwiniętego. To był chyba jedyny jego jakaś skaza, że jego, na przykład on nie lubił oglądać w ogóle komedii ani nic. I w jego filmach nie znajdziecie takich momentów śmiesznych. Komediowych, nie? W Quo Vadis nie ma? W Quo Vadis cały jest komediowy. Nie? Słuchaj, nie przypominaj mnie, bo to jest tragedia. Bo... Wczoraj oglądaliśmy ja właśnie. Ja to miałem, byłem wtedy przewodniczącym jury w Gdyni i siedzę z jednej strony obaj świętej pamięci, z jednej strony Kotkowski, z drugiej strony, już nie pamiętam. Ja mówię do nich, słuchajcie, ja walczyłem ze snem, bo to było strasznie usypiające o jakiejś godzinie tak. I mówię do Kotka, słuchaj, ja chyba zasnę, zbudź mnie. I do tego drugiego też mówię, słuchaj, zbudź mnie. Ja się zbudziłem, a oni oba śpią. A nie, słuchaj, ja byłem na premierze Quo Vadis w Watykanie w obecności papieża. I Jana Pawła II. Tak, ja siedziałem, ja miałem 3 metry od papieża, bo jemu postawiliśmy taki tron złoty między rzędami kina. I akurat siedziałem w tym rzędzie, że go miałem na widoku i on przysypiał. Także nie ty jeden. A w wiadomościach powiedzieli, że papieżowi się bardzo podobało. A co? Pamiętam to wydanie. Nie, potem mu się podobało. No, wyspał, wiesz. Tak to jest, jak się mówi o filmach, jak koledzy mówią o filmach swojego kolegi. Nie, przepraszam. Bardzo był wybitny reżyser. Naprawdę wybitny obok Wajdy, prawda, i Janusza. Najwybitniejszy polski reżyser, zrobił parę arcydzieł, no, to prawda. Między innymi Faraon w swoich czasach, przecież genialny film, no, Austeria może swoje tam, którą przypomnieliśmy przed Aniołów, a Cień, wystarczy, też, no, Cień, tak. O, słuchajcie, nie, to były takie czasy, że jeszcze nie był tak przyzwyczajony do oglądania na przykład amerykańskich różnych sensacyjnych, gdzie jesteśmy już tak wytrenowani na okrucieństwo, na zaskakiwanie i tak dalej. Ale wtedy taka poczciwa polska publiczność w kinie siedzi i śledzi tą jakąś tam fabułę. I ten Łajdak, że tak powiem pieszczotliwie, robi taki numer, że nagle w takim napięciu strasznym wyskakuje kura z takim gdakaniem. Cała sala po prostu, to było tąpnięcie. Tak przeraźliwy efekt wtedy robił takie wrażenie. No, dobry reżyser zawsze coś wymyśli. Proszę Państwa, Pociąg to jest taki film, który nie zna upływu czasu. Zaraz się Państwo o tym przekonają. Lucyna Winnicka, czyli Żaba, zagra tutaj, była wtedy u szczytu urody swojej, a także w pełnym rozkwicie talentu. Obecny tu Janusz Majewski, proszę oglądać go. Krótko jest obecny na ekranie, ale można obejrzeć to 2 razy. No a potem proponuję, żeby Państwo się zastanowili, co oni robili w tym przedziale, bo też są różne teorie na ten temat. W imieniu reżysera proszę, żebyście uwierzyli, że spędziliśmy czarowną noc. I proszę pamiętać, że ten głos, który mówi Janusz Majewski w filmie Pociąg, to nie jest jego głos. Ale może właśnie po tej nocy jest. No wiesz. To po tej nocy, tak. To jest trzecia już teoria, nie, co nie. Robi. Być może, że ten facet cały czas coś jej opowiadał i miał po prostu z tego powodu chrypę. No, to tak mogło też być. Dzisiaj, proszę Państwa, dokładnie dzisiaj mija 100 lat od urodzin Jerzego Kawalerowicza i dzisiaj kończymy przegląd jego filmów zorganizowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Filmem, który chyba fenomenalnie zniósł upływ czasu i może stać się przebojem także dla młodego pokolenia. Więc opowiadajcie Państwo o tym filmie swoim dzieciom, wnukom i niech się niesie.
ta wiadomość. Jeszcze tylko słówko o jednej postaci w tym filmie, czyli o Leonie Niemczyku. To była praktycznie jego poza nożem w wodzie. To była jedna z najważniejszych jego ról w życiu. Potem on święcił takie triumfy w NRD głównie i w wszystkich krajach demokracji, że jak robiliśmy na Węgrzech scenę z węgierskimi aktorami i cała okolica była wściekła, że znowu, jak któryś z nich powiedział, znowu kręcić jakiś pieprzony węgierski film, to jak zobaczyli Niemczyka, to wszyscy się rozpromienili i rzucili się po autografy do niego, a węgierskie gwiazdy były lekko tym zaniepokojone. No to tu będziemy mogli go obejrzeć w polskim filmie i to w dobrej głównej roli. Zapraszam Państwa na film. Dziękuję Panom za rozmowę.